Witam serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. Dzisiaj podzielę się przepisem na pyszne rolatki drobiowe z dodatkiem takiego farszu jak do pierogów, z tym, że ja jeszcze tutaj dorzuciłam śliwki suszone. Wyszły naprawdę bardzo smaczne. Zaczynam od przygotowania farszu. Około pół kilograma, może ciut więcej kapusty kiszonej. Gotuję w niewielkiej ilości wody, tak tylko, żeby tą kapustę przykryć. Dodaję przyprawy proste, takie jak dwa liście laurowe, czy ziela angielskie. Można też troszkę posolić, jeśli kapusta jest mało słona. Na 10-15 minut przed końcem gotowania dodaję trochę grzybów suszonych. W trakcie gotowania przygotowuję filety. Każdą połówkę fileta z kurczaka przekroję wzdłuż na pół. Te takie delikatniejsze części odetnę. Można je zużyć na przykład do jakiejś smażonki. Delikatnie rozbiję każdą część tą łagodniejszą stroną tłuczka. Najlepiej zrobić to przez folię. Połączenie kapusty i mięsa drobiowego bardzo dobrze ze sobą się komponuje. To danie przygotowałam właśnie na święta. Polecam, sprawdzone i bardzo smaczne. Bitki z kurczaka są kruche, opruszę je tylko troszkę z solą, pieprzem. W międzyczasie podsmażę także cebulę pokrojoną w kostkę. To będzie dodatek do naszego farszu. Cebulę doprawię ziołami, majerankiem, papryką, no i oczywiście troszkę soli, czosnku opcjonalnie. Najlepiej dodać świeży, mnie się tutaj śpieszyło, był to granulowany. Czosnek i papryka jak zawsze do podsmażania na końcu, żeby się nie przypaliły. Całość dodam, kiedy kapusta już będzie miękka, ale ważne, żeby ta kapusta nie była zbyt miękka, bo wtedy ten farsz będzie taki maziowaty. Zanim dodam cebulę taką podsmażoną, wcześniej jeszcze posiekam kapustę razem z grzybami na drobniejsze kawałeczki, żeby nie ciągnęły nam się podczas jedzenia. Jak widzicie, dodaję tutaj też posiekane śliwki suszone i zdecydowanie poprawią jeszcze smak całej potrawy. To będzie taka nuta słodyczy delikatnej. Naprawdę to razem bardzo dobrze się łączy. Polecam, wypróbujcie. No i przygotowana wcześniej podsmażona cebulka można jeszcze przyprawić według własnego uznania. Wymieszać dokładnie całość. Przygotuję jeszcze taką niedużą ilość marynaty do mięsa z kurczaka, 3-4 łyżki kefiru, niedużą łyżkę miodu, łyżeczkę dość sporą z brzuszkiem chrzanu, przyprawy po szczypcie, majeranek, papryka słodka, czosnek też opcjonalnie, pieprz ziołowy, tutaj dałam też taką niedużą szczyptę, no i szczyptę soli i łyżkę oleju. Wszystko dokładnie mieszam. Rolatki możemy przygotować bez panierki, również będą pyszne. Ja tutaj, jeżeli już jakieś panierki robię, są to proste panierki, bez mąki, tylko roztrzepane białko z niewielką ilością soli lub jeszcze można dodać do tego białka jakieś przyprawy, na przykład majeranek, trochę tartej bułki. Płaty drobiowe smaruję niewielką ilością marynaty, rozkładam mniej więcej centralnie na cienie, zawijam. Można też obtoczyć takie rolatki bez białka od razu w mące. Ważne, żeby zlepiły nam się tamte zakamarki łączenia, którymi może wypływać sok z rolatek. Taką rolę właśnie pełni tutaj białko, ono nam dobrze sklei te wszystkie szpary. I tam dodatkowo jeszcze niewielka ilość tartej bułki, ja ją otrzepuję, żeby nadmiaru nie było, pali się to później na patelni. Ważne, żeby układać rolatki na patelni zawinięciem na dół, podsmażyć trochę, żeby one się utrwaliły, nie będą nam się rozwijać. Staram się je podsmażyć z każdej strony, trwa to około 3-4 minut, potem jeszcze będę je dopiekać w temperaturze 185 stopni w piekarniku.
Rolatki można oczywiście przykryć folią aluminiową albo pokrywą, którą mamy od naczynia żaroodpornego. Dopiekam jeszcze rolatki około 20 minut na funkcji grzałka góra-dół. Koniecznie wypróbujcie, życzę wszystkim smacznego. Bardzo pyszne danie główne dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.